Żeby to było takie proste, to wszystko byłoby w porządku. No tylko, że nie jest. Dobry wieczór, szczęść Boże. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie kolejnego, ostatniego już wieczoru w tym tygodniu w kolejnym odcinku Pytania do Poduszki. Kochani, mamy dzisiaj święto świętej rodziny. Jakoś tak to się poprzestawiało, bo ono chyba powinno być w niedzielę. Ale pewnie dlatego, że w niedzielę jest Nowy Rok, to coś tam poprzestawiali. Dzisiaj jest święto świętej rodziny. I mamy dzisiaj oczywiście zestaw czytań, że tak powiem, rodzinnych. Kochani, chciałbym, żebyśmy się na chwileczkę, na te parę minut skupili na pierwszym dzisiejszym czytaniu, czyli na fantastycznym fragmencie z księgi Syracydesa. Moi drodzy, jest tam wiele trudnych bardzo zdań, takich zdań, o które też często ludzie pytają, bo ten fragment opowiada o miłości rodziców, o tym, żeby matkę i ojca czcić, że kto to robi, ten będzie długo żył i tak dalej, temu Pan będzie błogosławił. W to niekoniecznie chciałbym dzisiaj wchodzić, dlatego że to kiedyś już, myślę, dobrze wytłumaczyłem. Zachęcam Was, żebyście sobie zajrzeli do konferencji z którejś pielgrzymki, gdzie omawiałem przykazania. I tam między innymi jest przykazanie o czczeniu rodziców, dlatego że bardzo ważne jest, żeby zobaczyć, co to znaczy czcić rodziców. Czcić, najkrócej, to nosić ciężar, więc bardzo często czczenie rodziców polega po prostu na noszeniu ciężaru. Jeżeli ktoś chce sobie posłuchać, zapraszam na pielgrzymkę, w sensie do tych nagrań z pielgrzymki. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili w tym fragmencie uwagę na coś innego, na bardzo piękny szczegół, który dokładnie pokazuje, że tak powiem, Boże serce i Boży sposób kochania. Otóż pod koniec tego fragmentu z księgi Syracydesa jest mowa o takiej sytuacji, kiedy twoi rodzice, tutaj akurat mowa jest o ojcu, ale myślę, że chodzi w ogóle o każdego bliskiego ci człowieka, traci rozum. I oczywiście można to dosłownie czytać sobie o takich momentach, kiedy rzeczywiście, nie wiem, na przykład dotknie twojego rodzica jakaś choroba, na przykład psychiczna, ale nie tylko o to chodzi. Chodzi o wszystkie te momenty, kiedy ci się wydaje, i czasem to może być w ogóle prawda, no właśnie, że twoi rodzice są głupi. Przepraszam za takie wyrażenie, no ale przecież czasem tak niestety myślimy. Że to, jak myślą, to, jak żyją, to, co robią, to, jakie podejmują decyzje, no to, że to jest po prostu głupota. Ile razy spotkałem się, zresztą też w swoim własnym życiu, z takim momentem, kiedy się wstydzimy swoich własnych rodziców, kiedy, nie wiem, boimy się ich komuś pokazać, kiedy myślimy, że przynoszą nam jakąś ujmę i tak dalej. Otóż co mówi dzisiaj ten fragment? Mówi bardzo piękną rzecz. Nawet jeżeli by twojemu rodzicowi odebrało całkowicie rozum, czyli byłby już naprawdę po prostu do niczego, mówi Pan Bóg, kochaj go. To nie znaczy zgadzaj się, to nie znaczy akceptuj to, co robi, to, co podejmuje, decyzje i tak dalej, ale niech to nie sprawi, że przestaniesz go kochać. I potem się dzieje w ogóle zupełnie niesamowita rzecz. Mówi Pan Bóg, że jak takie coś w człowieku znajdzie, czyli taką bardzo trudną miłość, takie kochanie, gdzie strasznie trudno kochać, to Pan Bóg mówi, i to jest niesamowita rzecz zupełnie, że to miłosierdzie, które okazujesz wtedy swojemu rodzicowi, komuś, kogo ci strasznie trudno szanować, kogo strasznie trudno pokochać, to miłosierdzie zajmie u ciebie miejsce twoich grzechów. Co to znaczy? Pan Bóg mówi, że jednym ze sposobów poradzenia sobie z własnymi grzechami jest okazywanie miłosierdzia tam, gdzie to jest bardzo trudne. Że jeżeli nie potrafisz wygrać ze swoim grzechem, okaż miłosierdzie komuś, kogo ci trudno kochać i wtedy to miłosierdzie wypchnie z ciebie twoje grzechy. Słuchajcie, to jest jakaś w ogóle niewiarygodna perspektywa u tego Syracydesa. To jest coś niezwykłego. Kochani, pytanie na dzisiaj. Pomyślcie o swoich rodzicach, pomyślcie o swoich bliskich, o wujkach, o różnych przyjaciołach, o ludziach właśnie będących bardzo blisko was. Takich może, którzy was zawiedli, których życie wam się nie podoba, którzy, no właśnie, są dla was jakąś tam przyczyną bardzo trudnego kochania. Ta trudna miłość, nie uciekanie od niej, kochanie tego kogoś, próba okazywania mu szacunku, próba dostrzegania w nim nawet najmniejszych oznak dobra, sprawia, że twoje grzechy się usuwają i w ogóle to jest coś, co Panu Bogu bardzo się podoba. Zróbmy dzisiaj taki rachunek sumienia w związku z tym świętem świętej rodziny, z patrzenia na własnych rodziców. Myślę, że to jest coś niezwykłego, to co mówi Syracydes, że twoje grzechy będą usunięte przez miłosierdzie,
które okazujesz komuś innemu. Co za fantastyczne serce ma Pan Bóg. Pomyślcie o tym dzisiaj. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. Teraz oczywiście weekend, więc będzie troszeczkę tak przerwowo. Serdecznie Was zapraszam jutro wieczorem, sylwestrowy wieczór. Będzie specjalna niespodzianka, a potem w niedzielę będzie wreszcie nocny vlog niedzielny. A od poniedziałku ruszamy też tam z 6 rano i takimi tam innymi. Więc zapraszam, będzie się działo. Miejcie najlepszy czas. Serdecznie Was pozdrawiam. Z Bogiem. Pa! Ładne światło dzisiaj znowu jest jakieś takie.